Matura 2015, zadanie Formuła 1, baza danych rozwiązana z użyciem arkusza kalkulacyjnego, czy to Calc, czy Excel. Na stronie Matura Informatyka buzinfo.pl w dziale Baza mam treść zadania z rozwiązaniami, jak i dane do tego zadania. Przyjrzyjmy się treści. Dysponujemy trzema plikami tekstowymi zawierającymi następujące informacje. Kierowcy. Identyfikator kierowcy, nazwisko, imię oraz kraj pochodzenia. Wyścigi. Identyfikator wyścigu, rok rozegrania zawodów oraz miejsce rozegrania zawodów oraz wyniki, czyli zawodnik zdobył tyle punktów w wyścigu o takim identyfikatorze. No dobrze. Zaimportujmy dane z plików wcześniej wymienionych. Ctrl-A, Ctrl-C, sprawdźmy jeszcze ile linii, 58 linii i wklejamy. Poprawnie rozpoznał się, że separatorem jest średnik. Gdyby program przyjął na przykład spację i średnik, to proszę zobaczyć, że nazwisko dwuczłonowe spowodowałoby rozjechanie się danych. Zawsze warto samodzielnie zweryfikować, czy separator jest dobrze włączony. OK. Całą tą tabelę zaznaczmy sobie i nazwijmy. Niech ona się nazywa kier. Enter. A arkusz zmień nazwę arkusza na kierowcę. I kolejne tabele tak samo. Wyniki. Średnik poprawnie. OK. Możemy jeszcze sprawdzić, ile ich jest, żeby było tyle samo, ile wierszy w pliku tekstowym. Nazwijmy go sobie. To są jak wyniki. A arkusz, zmień nazwę arkusza, wyniki. I ostatnia tabela, wyścigi. Ctrl-C, nowa zakładka, Ctrl-V. W porządku, nazwijmy ją wys, jak wyścigi, oraz zakładkę nazwijmy zmień nazwę arkusza na wyścigi. Możemy przejść do zadań. Zadanie pierwsze, podaj sezon i tak naprawdę miejsce wyścigu, w którym Robert Kubica zdobył najwięcej punktów. Powinno nam wyjść Australia 2010. Zauważmy, że w tabeli wyścigi, którą nazywaliśmy wys, mamy informację o tym, kiedy i gdzie odbywał się wyścig. W tabeli kierowcy mamy informację o kierowcy samym, czyli imię i nazwisko. Natomiast te tabele łączą się dopiero w tabeli wyniki, gdzie mamy zarówno identyfikator kierowcy, jak i identyfikator wyścigu. I poprzez tę tabelę połączymy sobie te wszystkie informacje. Skopiujmy ją do nowej zakładki i tu najpierw wszystkie informacje o wyścigach wrzucimy, czyli rok oraz miejsce wyścigu. Przypomnę, że funkcja wyszukaj pionowo może działać tylko wtedy, jeżeli to, co wyszukujemy, jest w skrajnej lewej kolumnie. Jeżeli będziemy wyszukiwać identyfikator wyścigu, to jest dokładnie to, co nam potrzeba. A zatem wyszukaj pionowo, co właśnie identyfikator wyścigu, gdzie w tabeli wyścigi nazwaliśmy ją wys. Jeżeli znajdziemy, to chcemy uzyskać rok, czyli drugą kolumnę. Drugą kolumnę, dopasowanie dokładne. OK. Nie da się tego przekopiować tutaj, bo przekopiowało nam się także tutaj pole, przesunęło identyfikator wyścigu z C1 na D1, czy tam na D2. Wracamy do C2, tu gdzie mamy rzeczywiście identyfikator wyścigu. Z tabeli wyścigi zgadza się, tym razem chcemy trzecią kolumnę
i dopasowanie dokładne. I uzyskaliśmy miejsce wyścigu. Dobrze. Rok, jeszcze nazwijmy to sobie, oraz miejsce. Zrobimy to samo z tabelą kierowcy. Tutaj będziemy mieli, spójrzmy na kierowcy, nazwisko, imię oraz kraj kierowcy. Teraz jesteśmy jednak już nieco cwańsi. Zrobimy to bardziej automatycznie. Równa się wyszukaj pionowo. I po pierwsze wiemy, że jak będziemy przeciągać w bok, to nie ma nam się przesuwać to, czego wyszukujemy, czyli identyfikator kierowcy. Jeżeli tu wcisnę A2, to ja chcę przed A wpisać dolar. W dół ma mi się zmieniać identyfikator kierowcy, jak będę przeciągał, natomiast w bok nie. Przeszukuję tabelę kierowcy, nazwaliśmy ją kier. I co ja chcę wyszukać? Najpierw pierwszą kolumnę, potem drugą, potem trzecią. Popatrzmy. Pierwszą, przepraszam, to jest pierwsza. Drugą, trzecią i czwartą. A zatem takie liczby będę chciał uzyskać. Która to jest kolumna? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. A ja bym chciał drugą. 6 minus 4. 4 muszę odjąć, tak? A zatem co? Kolumna minus 4. Kolumna, w której jestem, czyli szósta kolumna, minus 4. Dopasowanie dokładne. Rzeczywiście Schumacher. Jeżeli to przyciągnę w bok, to teraz mam imię. Dlaczego? Bo kolumna już jest siódma. 7 minus 4 to 3. A zatem trzecią kolumnę z wyszukiwanej, z przeszukiwanej tablicy, czyli tę, będę pobierał, jeżeli znajdę właściwy identyfikator. Jest to bardzo wygodne. Tak samo można to przyciągnąć na kolejne i tutaj kraj, który jest reprezentowany przez danego zawodnika. W dół nazwisko, uzupełniamy sobie imię oraz kraj. Dobrze, teraz musimy odszukać wśród tych wyników Roberta Kubicę oraz posortować jego wyniki. Może nam łatwiej będzie autofiltr, dane autofiltr włączyć i nazwisko wyłączmy wszystkich, a włączmy tylko Kubica. Ok, jest tylko jeden, a w związku z tym nie musimy nawet filtrować przez imię. Dobrze, teraz by było jeszcze posortować wskazane. Posortujmy po punktach. Jeżeli mamy autofiltr włączony, to mamy także sortowanie. Sortowanie malejące i 18 punktów uzyskujemy w 2010 w Australii, co jest poprawną odpowiedzią. W arkuszu kalkulacyjnym Excel w nieco innym miejscu wstawia się tabele przestawne. W menu wstawianie wstaw tabelę przestawną, a będę je dość często używał. Pojawia się wtedy projekt takiej tabeli oraz cztery pola do wypełnienia. I od tego momentu wszystko już się odbywa dokładnie tak samo jak w arkuszu kalkulacyjnym Calc. Zadanie drugie. W którym miejscu rozegrano najmniej wyścigów w całym okresie, który badamy? Poprawna odpowiedź to Indie. Tak naprawdę jedyną tabelą, którą musimy przetworzyć, jest to tabela wyścigi. Mamy tutaj informację, gdzie odbywał się wyścig. Jeżeli policzymy, ile razy się powtórzył, mamy zadanie rozwiązane. Wstawimy zatem tabelę przestawną z całej tej tabeli. Tabela przestawna w Excelu troszeczkę inaczej wstawiamy. Tutaj wstawiamy to w tym miejscu. Automatycznie zaznacza się spójny obszar danych całej tabeli. I mamy cztery pola do wypełnienia. Nas interesuje tak naprawdę tylko pole wierszy, czyli to, co grupujemy, miejsce, gdzie się odbywa wyścig, oraz to, co chcemy zliczać, pola danych. Co chcemy policzyć? No, ile razy on się powtórzył. Nie suma, co jest domyślne, no bo tutaj i tak nie zsumujemy tych tekstów, tylko policz, ile razy one się powtórzyły. OK. Uzyskaliśmy informację, ile razy wyścig był rozgrywany, na przykład w Belgii. 11. Posortujmy tę tabelę. Prawy klawisz, zedytujmy układ. To, co grupujemy, opcje. I teraz nie sortujemy po tym,
po czym grupujemy tylko po zliczaniu naszych Grand Prix rosnącą, bo chcemy u góry uzyskać najmniejszą wartość. Tu można by jeszcze ograniczyć ilość wyników, ale nie jest to konieczne. OK. I widzimy, że najmniej wyścigów było w Indiach. A tę zakładkę, która została otworzona automatycznie, możemy nazwać zadanie 2. Zadanie trzecie. Podaj zwycięzców klasyfikacji w latach 2000, 2006 oraz 2012. I tu są poprawne odpowiedzi. Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel oraz ilość punktów, które zdobywali. Dobrze. Wydobędźmy te informacje samodzielnie. Oczywiście najłatwiej z tej pełnej tabeli, tylko tu mamy filtrację przez Roberta Kubicę. Pozwolimy sobie kilka pierwszych wyników przekopiować jako poprawną odpowiedź, żeby nikt nie zarzucił nam, że nie zrobiliśmy zadania pierwszego. Zmieńmy nazwę tego arkusza na zadanie 1. A tutaj możemy wyłączyć autofiltr. Dane i wyłącz autofiltr. I mamy znowu pełne informacje o punktacji w konkretnych latach i w konkretnych wyścigach dla wszystkich zawodników. Do przerabiania tabel służy oczywiście tabela przestawna. Pogrupujemy sobie to najpierw po latach. Dla każdego roku musimy to zrobić osobno, a potem można by po identyfikatorze kierowcy, ale chyba łatwiej będzie po nazwisku i imieniu od razu. Proszę bardzo. Aha, no tak, co jeszcze tutaj liczymy? No sumujmy sobie ilość punktów. Suma jest to funkcja domyślna. I widzimy zawodników, którzy w 2000 roku zdobyli tyle punktów. W 2001 tyle punktów i tak dalej, i tak dalej. Dobrze by było to posortować, czyli jeszcze prawy klawisz. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to wszystko zaznaczyć, skopiować i posortować zwykłymi narzędziami dane sortuj, tak? Ale możemy to zrobić także wewnątrz tabeli przestawnej, tylko nie przez lata, tu nie będziemy lat zmieniać, a od nazwiska wejdziemy. Tak? Nazwisko, opcje i nie po nazwiskach, a po sumach punktów dla każdego nazwiska w obrębie roku. Sortujemy malejąco, żeby tych najlepszych mieć u góry. OK. I widzimy. Michael Schumacher 108 punktów. 2006 rok. A może zresztą włączmy sobie filtry. Wyłączmy i włączmy 2000, 2006 i 2012. I mamy tylko te lata oraz pełną klasyfikację za wybrane lata. Zmieńmy nazwę arkusza jako zadanie trzecie. Zadanie ostatnie. Streściłem je tak. Ilu reprezentantów danego kraju punktowało w 2012 roku? Podpucha była taka. Australia 21. Za to można było dostać jeden punkt z trzech możliwych. Co to znaczy Australia 21? To znaczy, że było tak naprawdę dwóch Australijczyków, którzy punktowali, ale punktowali wielokrotnie. Więc gdybyśmy policzyli, ile razy się kraju osoby punktującej powtarzał, no to powtórzył się 21 razy. Ale to było dwóch różnych tylko zawodników. I to jest poprawna odpowiedź. Wróćmy zatem do naszej pełnej tabeli i przeróbmy ją. Czyli dane, tabela przestawna, żeby, jeżeli chcemy jakiś główny filtr nałożyć na lata, to tutaj, rok 2012 nas interesuje tylko, żeby policzyć, ile razy powtórzył się kraj zawodnika punktującego. Czyli policzmy, ile razy wystąpił kraj. Tu mamy pewien błąd, za chwilę okaże się, tak? Zliczmy, ile razy on się pojawił. Przy czym oczywiście najpierw wykorzystajmy ten filtr lat. Bierzemy tylko 2012 rok. I widzimy, że uzyskaliśmy te wyniki za jeden punkt. Australia 21. Co to znaczy? To znaczy, że Australijczycy punktowali 21 razy. Ale ilu ich było? Zedytujmy ten układ. Nie możemy grupować tylko po kraju, ale po kraju oraz identyfikatorze kierowcy. I już widzimy, że Australijczyków było dwóch, a Niemców na przykład czterech. Można by to już oczywiście ręcznie policzyć, nie jest tego dużo, ale dlaczego nie automatycznie?
jeszcze raz zedytujmy ten układ, ponieważ żeby tę tabelę przerobić, czyli kolejny raz zastosować tabelę przestawną, muszą tu być wypełnione pola. Brazylia 2 razy, Francja 2 razy, Niemcy 4 razy mają się powtórzyć. No to co? W kraju, w opcjach, powtórzmy etykiety elementu. I tak naprawdę interesuje nas już tylko ta kolumna. Przekopiujmy ją sobie. Nie lubię robić tabeli przestawnej z tabeli przestawnej. Mamy tu teraz osobną tabelkę i z niej robimy tabelę przestawną, która ma za zadanie zgrupować kraje i policzyć, ile razy, nie suma, tylko zlicz, ile razy wystąpiły. A to są już poprawne wyniki. Niemcy 4-krotnie, Australia czy Brazylia 2-krotnie i tak dalej.